Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombie Garden Warfare i dzisiaj zagramy kukurydzem, bo jest w promocji, ale zanim zagramy, zobaczmy sobie listy. Mówiłem, że ostatnio odebrałem listy, chociaż nie wiem, czy wspominałem Wam, ale tak było, znaczy odebrałem je. I zacznę może od tych dużych, bo duże listy zajmują dużo miejsca i mi tutaj nie mieszczą mi się na biurku, więc postanowiłem, że zacznę od dużych. To już są nowe listy, to są listy, które wysłaliście do mnie jeszcze, widzę tutaj w styczniu na przykład. Pierwszy list jest od nie wiem kogo, ale zaraz sobie zerkniemy. No widziałem, że film z tym, z kaktusem przypadł Wam do gustu. Lubicie też oglądać... O, jakieś ciasteczka dostałem. Herbatniczki. Trochę się zgniotły. Pokazuję herbatniczki, dostałem prawdziwe w świecie herbatniczki. Niesamowitość. Plastelinowy ludek i są tu też rysunki. Kingdom Rusha też lubicie, chociaż troszeczkę mniej widzę, że tam mniej osób lajkuje, mniej komentuje, ale ja dalej będę na pewno nagrywał, bo mi się ta gra też super podoba, więc to dla mnie sama przyjemność. To twój portret. To jest mój portret. Podejrzane, powiem ci, bo ja nie noszę okularów. Chyba, że to jest jakiś, wiesz, to są takie, no może z Instagrama, tam mam takie zdjęcie, nie wiem, czy znacie mojego Instagrama, w opisie pod tym filmem macie mojego Instagrama, możecie zajrzeć. Tam się dowiecie, co robię na co dzień. O mnie. Nazywam się Bartek, mam 8 lat i chodzę do drugiej klasy podstawówki. Lubię grać na Xbox 360 w Plants vs. Zombie Garden Warfare. O, i FIFA też. I czy nagram Garden Warfare 1? Wiesz co, chyba nie. Ostatnio chyba ktoś pisał, że mapy dodali do tej dwójki. My już tak bardziej na trójkę właściwie teraz czekamy. Nie będę wracał do poprzedniej części. No tyle, no, ale ta dwójka też jest fajna. Jak grasz w jedynkę, to tu możesz sobie u mnie dwójkę pooglądać. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Jesteś najlepszym youtuberem na całusieńkim świecie. Od Bartka. Odczytaj na... Oceń na odcinku, ile na 10. No nie, no 10 na 10 za herbatniki to ja sobie na pewno je zjem. Do Soushibo i Brota. P-shooter. Przekażę Brotowi. Ostatnio z Brotem gadałem, mieliśmy nagrywać nawet razem, się ustawialiśmy, tylko Brot chyba był przeziębiony, jeśli się nie mylę. No i uznaliśmy, że no, jak jest przeziębiony, to jeszcze, wiecie, to niech wyzdrowieje, to nagramy coś. Uuu, jaki chomper. Widzicie go? No mi się podoba. Zdecydowanie mi się podoba taki chomperek. To oczywiście ląduje... Ląduje w liście. Tak, herbatniczków oczywiście nie wsadzam, bo ten list idzie do archiwum listowego. Herbatniczki sobie odłożę na później. I jeszcze jeden list możemy otworzyć. Ten będzie od Mateusza. To jest list od Mateusza. Zobaczmy, co jest w liście od Mateusza. W ogóle dzisiaj jest poniedziałek i strajkują w szkołach. Jestem ciekaw, czy u Was w szkole też strajkowali. No ja już do szkoły nie chodzę, za moich czasów trzeba było chodzić, nikt nie strajkował. Twoje odcinki od Mateusza, 6 lat, uwielbiam Twoje odcinki. Aha. I tu jest Mateusz, wysyła, moi drodzy, rysunki. To jest zdecydowanie Plants vs. Zombie 2. Szereg roślin z Plants vs. Zombie 2. Podoba mi się ten, to jest jakiś taki bardziej dinozaurowy. Dinozaurowy chomper. No i tutaj kolorowo, tak nawet fajnie to w kamerze widać. I to są dwa listy. Ja oczywiście dziękuję za przesyłanie listów. Wymusza to na mnie spacer do centrum miasta, żeby sobie odebrać te listy. No ale ładna pogoda się robi. Więc czemu by nie? Chowam je. No i przechodzimy do gry, bo już jest 4 minuty odcinka za nami. Tak właściwie pytanie do Was. Czy Wy wolicie, jak listy otwieram... Jeszcze sobie na koniec pewnie jakiś otworzymy. Czy Wy wolicie, jak ja otwieram listy na odcinku? Czy na przykład wolicie, jakbym je otwierał... jakbym je otwierał osobno, w osobnym...
odcinku tylko takim na listy. Może zrobię taki odcinek, zobaczę jak go oglądacie. Mam nadzieję, że będę mógł kukurydzę zagrać. Bo jak mnie znów wrzuci na zombiaków, to nie chcę być zombiakiem. Nie, jestem kukurydzem. Dobra, no to bierzemy tego czasowego kukurydza i nie mamy się tu w ogóle co zastanawiać, nie? Kukurydzem też rzadko gram. Chociaż wydaje mi się, że tym komandosem to już musiałem grać, bo mam poziom 5. No ale to pewnie, no nie wiem, to jak on jest w promocji, mam go zaznaczonego. Wiecie, mam zaznaczone, że kukurydz jest w promocji, nie? O! Weźmy tam, pójdźmy jakiegoś typa. Okej. Dobra, wykończyliśmy ich. O nie, no i ktoś nam spadł na głowę. Ale wydaje mi się, że wejście takie było niezłe, tak? Najpierw poleciały dwie kukurydze. Ściągnęliśmy tego pirata. O, widzicie, już tam przejmują. Później poleciało oczywiście... poleciało masło i w tym czasie jeszcze tego naukowca ustrzeliłem. Jesteśmy na punkcie z pinkiem. Nie wiem, co ten inżynier tam próbuje zrobić. A, ale przejęliśmy. Udało się idealnie w tym samym momencie, w którym padliśmy. I tak to trzeba robić. Tak wam zawsze powtarzam. A o tym strajku w szkołach to powiem wam. No nie wiem, ile macie lat i co myślicie o tym. Czy w ogóle myślicie, czy dla was to jest po prostu... się cieszycie, że do szkoły nie musieliście iść, nie? Co tam wasi rodzice na temat takiego strajku myślą? No oni pewnie są... już mają swoje zdanie wyrobione, bo jak są starsi, to wiecie. Z jednej strony problem pewnie, bo musicie w domu zostać i ktoś was musi pilnować. No zależy, ile macie lat. No. A z drugiej strony, no tam nauczyciele nie bez powodu zazwyczaj protestują. W ogóle jak ludzie protestują, to nie bez powodu. Jest taki poważny... ojej. Tak czy siak dość taka ciekawa sprawa, tak jak mówię, no za moich czasów to nie było tak, że mogliśmy sobie nie iść do szkoły, no zawsze trzeba było iść do szkoły. A jak nie było nauczycieli, to nie wiem, to się siedziało w sali i uczyło samemu. Ale w szkole trzeba było być. A tu z tego co wiem, to będzie 3 dni bez szkoły ekstra. No z drugiej strony też się chyba nikomu tragedia nie stanie, jak 3 dni się nie pouczy, nie no. Nie wiem, będzie miał jeszcze całe ileś tam 100 lat życia, żeby nadrobić braki w tej wiedzy. Go to nam nie zbawi. Nie. O kurczę, wysadził nas ten pirat, ale powiem wam, że znów mi się wydaje, że całkiem ładnie wszedłem. Zastanówmy się nad tym kukurydzem troszeczkę bardziej. 20 strzałów w magazynku. Wydaje mi się, że tak potrafią i za 20 walnąć, za jakieś 18-15 tu widzę strzelają. O nie. No to fajnie, to się nagrał materiał. Jak to się stało? Dobra, zaraz zobaczymy. Powiem wam, że... słabo. Cały mecz chyba się nie nagrał. Ale jestem dobry w tym. Ale jestem dobry w tym YouTubie. Zaraz sobie zerknę na to nagranie, czy ono się do czegokolwiek nadaje. No ale przegraliśmy. O, nigdy nie widziałem tego zakończenia. No nieźle, punkty przynajmniej będą. O, jak dużo. No to długa gra była.
porządku, jako że w poprzednim filmie, który dla was nagrywałem, wycięło mi się całość prawie filmu, mi się nie nagrała. Co to jest? Takie... O, ja nigdy tej mapy chyba nie zaczynałem od zera. Ale akcja. No, więc wycięła mi się cała mapa, to postanowiłem, że nagram ją po raz kolejny. I w ten oto sposób... W ten oto sposób spotykamy się znowu. W ogóle zmieniłem sobie drużynę z powrotem na roślinki i chyba tą samą mapę robię od zera, no. No szkoda trochę, szkoda. Chociaż początek tamtego filmu mogliście zobaczyć, ja go sobie zostawiłem. Ja go sobie zostawiłem, bo tam kilka rzeczy mówiłem ciekawych. Tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz sobie jeszcze raz to powtórzymy. Kukurydza mam już troszeczkę ogranego. Straszna szkoda, bo nam dobrze szło. O Jezu. No i niestety nas unieruchomili. Co on ma nad głową? Czy on miał chmurę z burzą nad głową? To już jest jakaś lekka przesada chyba. No i mamy to. Powiem wam, że tu chyba będzie prosto. O nie, ale nas trafili. Centralnie, jak powiedziałem, że będzie prosto. Nie wierzę po prostu, jakie skiny są w tej grze. Koleś z chmurą nad głową biega, no. Dobra, mamy go. Mamy go. Co tu jest w ogóle? Jakieś równanie zombiego. Rocket Science. Fire plus Bank równa się Moon. Tak się leci na księżyc. Oj, coś czuję, że to będzie szybki meczyk. To jest chyba ten sam team, który wcześniej bronił. A no, bronił dość sensownie. No i... Ale to mnie zastanawia. Zobaczcie, że ja skoczyłem, ale nie słyszałem, żebym mu zadał jakieś obrażenia, nie? Zawsze jest dźwięk. Przeskoczyłem jakby nad nim, ale jakbym go nie trafił. Ciekawostka. Zwłaszcza, że go na 100% trafiłem, bo przecież centralnie przez niego przeleciałem. Dobra. Wskrzeszamy tych tutaj te rośliny, gdzie się da, to je podnieśmy. Dobra, ale nas jest 5 osób na tym punkcie. Dobra, to było. Powiem wam, taki atak też można robić, nie? Dobra, dostał. I lecimy dalej z nimi. No, wydaje mi się, że z tą drużyną to będziemy mieli szybki szpil. Ja tu jeszcze powyciągam troszeczkę tych. Oj, no niestety. A może mnie ktoś podniesie z moich? Oni tam jakoś szli zaraz obok mnie. No, podnieś mnie. Czemu mnie nie podnosi? O, jest, podnosi mnie ktoś. Super, dzięki. A to ten piszuter mnie podniósł jednak. Nie wiem, w co strzelam w ogóle, kręcę się po punkcie i nie mam zielonego pojęcia, w co strzelam. O, mamy to. Niestety, ale on już jest taki na wykończeniu, już by go mogli... 5% mu zostało, jeden strzał. Okej, ktoś mnie tu podnosi. No, czekam na was, podnoście mnie. Super. I o to chodzi, podnoszenie jest bardzo ważne.
I tego komandosa mam naładowanego, ale nie wiem, co to znaczy, że on jest naładowany. Mam nadzieję, że mi gdzieś tam w komentarzach napiszecie, ale patrzcie, on się ładuje, jak ja ginę i mnie podnoszą. Ciekawe. Mówię, to może mieć coś związane z ilością przeciwników, których pokonam. Może im więcej tych ich jest, tym bardziej się ładuje, tylko co to daje? Dobra. Oj, niestety. No. Dobra, tylko może mi ktoś podniesie jeszcze i ten komandos mój. No, zobaczymy. Ktoś tu idzie. Widzę, że się strzelają. Jest. Super. No i rzeczywiście tego komandosa mam naładowanego. Ładnie przejmujemy, powiem wam. Ja się duchowam. To jest nasz. Do kogo ja strzelam? Dobra. Ale mamy przejęte, więc wydaje mi się, że mnie za sekundę podniosą. Jest. No i coraz więcej ten komandos jest naładowany. Może on jakieś większe obrażenia ma? Teraz musimy się przyjrzeć, ile zadajemy obrażeń. Nie, no ale jakieś tam 13 czy 15. O Jezu. No niestety. Oj, mam nadzieję, że mnie teraz coś podniesie, bo mi się zresetuje ten mój komandos i się nigdy... O, jest. Pięknie. Ohoho! Mnie wyrzuciło, bo starałem się skoczyć przed tym. Przed śmiercią próbowałem skoczyć i chyba mi zostało. Idę za tymi słonecznikami, bo one nas poleczą w razie czego. No, ale tak jak mówię, to jest szybka piłka ta gra. Nową myszkę mam. Może wam pokażę, jak nie zapomnę. I chyba dlatego mi się we wcześniejszym odcinku przełączył ekran. Nie, nie było widać w ogóle gry, nie? Dobra. Idą te słoneczniki. Aha, on tym, widzieliście, papugą sterował. Róża ich podnosi. Dobra, chodź słoneczniku, idziemy. Okej. O nie, będzie wybuchał na mnie. Dobra, wracam. No niestety. Ale powiem wam, że troszeczkę żeśmy przejęli. Kilku przeciwników pokonaliśmy. O, nawet jesteśmy całkiem wysoko w rankingu. I gdzieś tu teleport powinien być, bo jest... O, jest tutaj. No i wspominałem, ale tak jak mówię, to się nie nagrało wcześniej, że zawsze z prawej strony atakuje, a teraz akurat się portal zrobił z lewej, więc w sumie spoko. I mamy to przejęte. No i teraz nic tylko to kontynuować. Ja jestem ciekaw w ogóle... Aha, bo mi się ten komandos skasował. To dalej nie wiem, co on robi. A może mi się nie skasował, to poczekam. Może mnie ktoś podniesie jeszcze. To dalej nie wiem, co ten komandos robi. W takim razie. Coś mu się ładuje. Napiszcie mi w komentarzu. Bo on już teraz mi się bardzo ta postać podoba. Jeśli jeszcze coś mu się może naładować, no to powiem wam, że to by było całkiem niezłe. Okej, kaktus tu biegnie. No, czemu oni tego nie naciskają? Aha,
Dobra, idziemy. To jest ta galeria. No i niestety wybuch, ale mam nadzieję, że pienik mnie podniesie teraz. No. Halo. Ojeju. Nie, chyba źli się podnieśli. Czyżbyśmy przegrali to starcie? Chyba tak, już nikt mnie nie podniesie. Dobra, wracamy tam. Zatrzymaj rośliny, impreza zaczyna się psuć. No i my zombosa pokonamy. Już biegnę. Ale ten komandos to mi się jeszcze bardziej naładował niż... A żeśmy ich porobili. Dobra, aha, bo my te obrazy malujemy. No, on już sobie da radę. Koniec, udało się, ale to była szybka gra, powiem wam, nieźle ich pokonaliśmy. No to mieliście okazję w tym odcinku zobaczyć i wygraną, i przegraną. No, z trochę wyciętym środkiem. Z trochę wyciętym środkiem. Ale to nic chyba. No i koniec, i się obaliło wszystko, a rośliny zwyciężyły. Całkiem ładnie mi poszło, tak mi się wydaje. No i ten komando kukuryc. To jest dobry kukurydz. To jest całkiem niezły kukurydz. Powiem wam, że taka postać, to taką postać to ja lubię. No mnie to nigdy nie ma na podium. Jakoś nigdy się nie uda dobrze zagrać. Ale co porobiłem, to porobiłem, nie? Co porobiłem, jest trzecie miejsce. Wracamy na podwórko. Obiecałem jeszcze, że jeden list na koniec będzie, więc biorę znów jeden duży, ale nie wysyłajcie tylko dużych listów, po prostu te są trzy takie duże, to je otworzę. Ola z Lublina. Później mi te duże, tak jak mi leżą na stole, to bardzo dużo miejsca zajmują, też nie przepadam za tym. O jest, o jest, o jest. Wszystko tu jest od Oli. Są rysunki, jest list. Dzień dobry, panie Soushibo. Bardzo lubię pana filmy. Lubię grę Plants vs. Zombies. Taki Ola do nas list napisała. A w tym liście, moi drodzy, jest imp. Jest imp. Jest słonecznik. Jest róża. No róża to już jest z nowego, z Garden Warfare. Czyli już widzę, że Ola ogląda i wszystkie, i Plants. No to ciężko pokazywać. Jest, patrzcie, o, pokażę najlepiej, mechanik, pienik, no po prostu, no co sobie wymarzycie, jaką postać? To wszystko, wszystko mamy tu przygotowane, to jest po prostu... O, ten mi się podoba, ale powiem wam, że to jest interesujące, czy ten... Czy ta roślina to nie jest przypadkiem zombie? Spójrzcie na oczy. To jest jakaś podejrzana roślina. Albo na przykład, czy ten kaktus to nie jest zombie? Niby jest petrified, kamienny. Ale może to jest zombie kaktus. Tak, troszeczkę bym się zastanawiał, bo ma taki dziwny wzrok. I tym oto akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Przepraszam jeszcze raz, że się tak przerwał w połowie. Aha, myszkę wam miałem pokazać. Patrzcie, mam taką fajną myszkę. To jest oczywiście Logitech. Ja mam wszystkie myszki, tu też mam Logitech, a tą mam drugą taką Logitecha. Ale on jest w takim żółtym kolorze z uwagi na grę Anthem. Jak ktoś gra z was gra w Plants vs. Zombie Garden Warfare, to na PC-cie, to wie, że w Originie macie różne inne gry. Jedną z tych gier jest gra Anthem, która niedawno miała swoją premierę, no i na z okazji takiej gry dostałem taką fajną myszkę, więc całkiem mi się podoba. Wygląda jak jeden z takich robotów, które w grze występują.
Okej, okay. Ja się zabieram do nagrywania dzisiaj kolejnych odcinków. Myślę, że jeszcze Plants vs. Zombie 2 nagram i pewnie jakiś Kingdom Rush i jedną taką grę mam, którą chciałem wam pokazać. Zobaczymy, czy wam się spodoba, ale to musicie śledzić na kanale. Jak wejdzie na kanał, będzie publiczna, to zobaczycie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli chcecie coś do mnie napisać, a ja będę już leciał. Trzymajcie się, cześć!